przeprowadzeniu badań porównawczych ustalono, że profil DNA mężczyzny, którego zwłoki ujawniono, nie jest zgodny z profilem DNA Jacka Jaworka, podejrzanego o potrójne zabójstwo w miejscowości Borowce. W toku dalszego śledztwa prokuratura będzie dążyła do ustalenia tożsamości mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w miejscowości Żura. Biegli stwierdzili na podstawie wstępnych badań, że mężczyzna, którego zwłoki ujawniono w miejscowości Żuraw, był w wieku około 40 lat. Na chwilę obecną dysponujemy jedynie wstępnymi wynikami sekcji zwłok i na ostateczne ustalenia biegłych będziemy musieli poczekać około 3 tygodni.